Maciek! Popatrz na mnie! Przestań grać w te głupie gry! Co tam znowu? Fortnite VR? Chodź, słuchaj! Nie. Jestem głodny. Głodny jesteś? Głodny jestem. Foxy ci nie rzucił do miski? Nic mi nie rzucił! Ta menta jedna! Straszy mnie swoją wielką dupą! Chodź mi dać jeść! Zrób mi kanapkę! Już! Domagam się kanapki! Dobra, już! Pokemonolandii cię uratowałem ostatnio! Ja teraz kanapkę! Poczekaj, zapauzuję gierkę multiplayerową tylko, dobra. Okay. Jak co? Gierkę multiplayerową muszę zapauzować. Rozłączam internet. Chodź, zrobię ci kanapeczkę. Jej, kanapkę! O, ja chcę z pasztetem zajebistym! Ja chcę z pasztetem! Już nie występuję w tej reklamie, to już nie ma takiej opcji nawet. Już nie dostajemy darmowych pasztetów. Dawaj pasztet! Chodź. O nie, to ten duży! Co się stało? No to jest ten krupodupny. No jest, on tu mieszka i sprząta. On robi za kobietę. Pamiętasz ostatnio ci usiadł na twarzy? Pamiętasz jak się to skończyło? Zapomniałem. No. Aha, to trzeba mu zrobić jakiegoś psikusia. Maciek, musimy się zemścić. Ja bym mu pujasz puścił tego Thunderbolta, ale nie naładowałem się przez noc. Masz gównianą ładowarkę. Podepnij się znowu do kontaktu. Dobra, masz widelec? A zaraz weźmy, poczekaj. Muszę sobie do portu USB wsadzić. Ej, a gdzie są te psiplawy? Maciek. Foxy. Ja tylko na chwilę pożyczę to. Już myślałem, że znowu widelce kradniesz. Po co ci to? No na chwilę tylko potrzebuję coś. Po gówno mi pieprz! Co, gdzie to mam se wsadzić? Chyba w dupę. Co to jest? No pieprz. No i po co mi to? Będziesz pieprzyć teraz. Okej. A kogo? Dobra, idę się ładować do gniazdka. Którą końcówką mam to wsadzić? Tą szerszą czy tą cienką? Za mały jestem. Weź mi daj poduszkę albo coś. Maćku. Proszę. Chyba dwie. Musisz mi dać więcej. Dobra, czekaj. Wsadzam to tam. Czekaj. Co jest? Antygrawitacja się uruchomiła znowu. Co tu się wyprawia? To dupy ta ładowarka. Gdzieś to kupił? Znowu u Chińczyka. Znowu odpalony wiatrak. Cześć, Foxy. Będziesz jadł obiad? Dobra, pociśnij mu, że dzisiaj jesteś bardzo głodny i chcesz kanapki z pasztetem dodatkowo. Nie, ja mu pocisnę. Dzisiaj sam jesz obiad. Co? Nie, głupku! Ja chcę jeść, jestem głodny! Bo miałem taco dla ciebie i burgery, ale widzę, że znowu będę musiał... Zapytaj, czy z pasztetem były! Zapytaj, czy z pasztetem! Dobra. A z pasztetem Foxy będzie? Chcesz burgera z pasztetem? Tak, ketchup na to i musztardę poproszę. I żeby popieprzył! A, i jeszcze pieprz musi być. Czy ty znowu grałeś w Fortnite'a? Nie grałem w Fortnite'a. Skąd on to wie? Nie wiem, właśnie nie wiem. Znowu swoich pigułek nie wziął. Jakich pigułek znowu? Dobra, weź to taco w pierdziele i... będzie moc! Foxy, mogę już? No jedz no. Żałowałeś tego pustyciku. Taco, dawaj taco, taco. O, cieponie, to jest większe ode mnie. Brałeś swoje tabletki na schizofrenię? Nie. A co? Znowu rozmawiasz z podłogą. Jak z podłogą znowu rozmawiam? Przecież tutaj stoi Pikachu. Cześć, grubodupny! Tam jest plama od mleka. Ja ci tam zaraz plamę od mleka, ty! No i rzuciłem swoim taco przez siebie! Dobra, zasada 5 sekund. Weźmy jeszcze jedno. Trzymaj. Okej. Okay. Ale mi dupa urośnie. Bo mi ciężko się patrzy, jak ty rozmawiasz z zmyślonymi przyjaciółmi na podłodze. Ja ci dam zmyślonymi. Przyjaciel, zobacz, co on mówi. On cię wyzywa, on cię teraz bluźga. Przejdź na dietę. Przypomina mi to jakieś trudne sprawy. Pikachu, ty żyjesz? A kto ci nasrał wczoraj na poduszkę? No właśnie, Foxy. Wczoraj była pewna niemiła sytuacja na mojej poduszce. Śmierdząca. Twoja szplawka? Jadłeś resztki pizzy hawajskiej, która była 2 miesiące i znalazłeś pudełko za rogiem, więc myślę, że to raczej twoja sprawa. A może mieć rację, Pikachu. Nie daj mu sobie mówić, to jest jego prank. Ja tu istnieję, popatrz się. Czy ja bym mógł podnieść taco? A możesz mu zrobić Thunderbolta znowu w dupie? Nie naładowałem się. No kurde, to czemu się odpiąłeś? No bo prąd wam odcięli. Dlaczego nie zapłaciłeś jeszcze rachunku? Nie interesuje mnie to, że podwyżki idą. W dupie mam to. Jakie rachunki? Za prąd. Pikachu nie mógł mi się naładować, żeby ci Thunderbolta w dupę mógł wsadzić. Matko Maciek. Cześć, na stole stoi Pikachu, który okay. Nigdy nie był tak dobry, żeby ewoluować w Charmandela. Jakiego Charmandela, ty debilu? Ja w... Slajciu. W Srajciu, tak, ja w Srajciu ewoluuję. W Srajciu, dlatego zacząłem ci srać na poduszkę. Ej, chodź tu, słuchaj. Wow! Co to? Co to było?
tu? Spadająca gwiazda, spalić cienie, cienie szybko musi sobie atakują teraz nas! Znalazł cię, zespół RR! O nie! Zespół RR, znalazłem cię, strzelają z czołgów! Masz jakąś broń? Ja nie mogę walczyć! Poczekaj, ja byłem Harry Potterem, to ja na pewno znam jakieś magiczne sztuczki. Weź pizzę! Obrzucimy ich pizzą! Nie pieprz, pizzę! Dobra, dobra, mamy pizzę! Chodź, otwórz mi drzwi, te piekielne drzwi! Musicie zrobić klamkę niżej! Maciek, gotowy? Nie. Bądź przygotowany na wszystko. Teraz wiesz, zespół RR chce cię dopaść. Nie damy się. Nie damy się. Pudełkiem pizzy ich tam. Puf, 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 puf. Wiesz, o co chodzi. Ja cię osłaniam tyły. Powiedz mi, kto nie lubi pizzy, nie? Nie chodzi, że lubią pizzę, to jest hawajska. Oni się skuszą na pizzę, zjedzą, dostaną sraki i uciekną z powrotem do siebie. Idź, ja cię osłaniam. Czekaj, raz, dwa, trzy. A liczyłem schodki znowu. Co się tam rusza? Pa, 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 pa. Za tym pingwinem. Tak, widzę. Przygotuj pudełko. Pudełko, co ty robisz? Co ty robisz? Wabik rzuciłem. Gówno, zjebałeś. Cały plan misterny, 3 lata planowania, poszedł się jebać przez ciebie. Nie, Fafik przynieś. No, Fafik macie w dupie. Kurde, no to idź pierwszy. Idziemy tam, może ich wystraszysz krzywomordą. Idź. Czy ty jesteś Pokemonem, ty umiesz walczyć. Idź. Ale nie jestem, nie naładowałeś. Jesteś nieodpowiedzialnym Pokemonem. Jesteś moi? Nie naładowałeś mnie. Nie, tu ja jestem panem, ty jesteś moim zwierzątkiem. Lecisz do przodu. Ale mnie nie karmisz. Tak o dostałeś. Ja się poskarżę profesorowi Kokowi. Kokowi. Batmanowi się poskarżę. Dobra, dobra, pójdę tam. Idź. Ale jak umrę, to wiedz, że się policzymy. Tak nigdy nie byłeś rajczu, także nic życiu nie osiągnąłeś. O ty a ty osiągnąłeś coś? No, osiągnąłem. No, co? Brąz w Fortnite? Gaci. Nowe para gaci, co ty... O, profesor! Ja mam zażalenie chcę złożyć. Ja chcę innego Pokémon Mastera. On jest do dupy. Profesorze Kok, nie byliśmy... Znowu za dużo koki. Ale to moja działka była, profesorze Kok. Co jest? No, jesteśmy na twojej działce, Matole. Idę tam, osłaniaj mnie. Dobra. Wiesz o co chodzi? Dobra, idę tam. Czekaj, ładuję niby Thunderbolta. A co to za gówno? On jest uzbrojony! Czekaj, to ty mnie! Jak ty mnie? No ty mnie! Czekaj! Jesteście? Co to jest? Kim jesteś? Jakim Pokemonem jesteś? Ja Pokemonem! Tu się puknij, nie jestem Pokemonem. A kim ty jesteś? Co to jest za kufra? Jestem Stitch. Czemu on gada? Stitch? No nie wiem, rozumiem go też. Z jakiej części Pokemonolandii przybywasz? Z części... Ohana. Co? On jest pojebany jakiś. Hawaje? Hawaje. Nie ma czegoś takiego w Pokemonach. Jakiego żywiołu jesteś Pokemonem? Każdego. Jak woda, to ma przejebany, bo go pokonam. No. Jesteś woda? No, mówię, że każdego. Jak każdego? Jak każdego? Nie można być każdym! To jest Mewtwo. To jest oszust! A no, pokaż jak lewitujesz. Co? O kurw, mamy przejebane. Nawet pizza nie pomoże. Czekaj, może rzucę do niego piłką i uciekamy. Dobra, ale to do domu i zamykamy drzwi. Dobra, szybko. Przybywamy w pokoju? My mieć dary? Proszę. Zamknij drzwi! O, jest uratowani. Haha, i co? Przechytrzyliśmy cię. Brzydki Pokemonie. Ale Ohana. Jaka Ohana? Ohana, znaczy rodzinę. Co on pierd... Ohana. Nie rozumiem. Ej, zawołaj tego fioletowego grzyba. Foxy, chodź tu na chwilę, bo ty kojarzysz inne języki. Czy ty zacząłeś rozmawiać ze swoimi zmyślonymi przyjaciółmi w innym języku? Ale co ty mi wklejasz w ogóle? Przecież tu stoi Pikachu i... Pika! I Stitch. Gdzie Stitch? Gdzie on jest? Tu jestem. Wiedziałem, że jak kangur pojedzie sam na wakacje, to ty na psychę dostaniesz. Ale ty jesteś bezużyteczny! Przestań się zgrywać, przecież nie widzisz! Trzymam cię znowu w dupę! Krewniaki, zimno mi! Patelnie! Zimno weź mi, krewniaki! Foxy! Ja ci mówiłem! Weź patelnię! Nie na Foxy'ego! Na tego! Dobra, czekaj! Ale nie! Z tyłu trzymaj, żeby nie widział! Ja z nim pogadam dyplomatycznie! Wybierz! Nie słyszałeś kolegi, wypierdalaj! Ale jestem dobrym dyplomatą! Szczury! Co?! Szczury! Nie! Foxy! Wymocha! Foxy! O, broń! Co? Może być. On ma przepychaczkę! Maciek, nie podchodź, on ma przepychaczkę! Czekaj! Parkinsona mam, czekaj! Cicho tam! Nie umiem rzucać, dobra.
Pięknie, rozbroiłeś go! Super, Maciek, jestem z ciebie dumny! Dobra, nie bądź ty grzeczny! Dobra, dobra, zostaw go! Dobra, słuchaj, mamy zakładnika. Ty, Pokemonie brzydki, słuchaj, od dzisiaj będziesz sprzątał u nas kible, to się jakoś dogadamy. Ale ty ci nie chcę, chcę pokoju. Będziesz w pokoju, w piwnicy dokładnie, ale będziesz sprzątał kible. Kibelki, to jest twoja przyszłość. Chcesz Ohana? To kibel trzeba przepchać. Bardziej. To leć po przepychaczkę i wykonaj misję. No dobrze, styć grzeczny będzie. Maciek, nie będziesz musiał więcej przepychać swoją głową, kibla! No nie wiem, czy mam się cieszyć, bo mi fuchę zabiela. A jak ja będę inaczej sobie wieciu ladził teraz? Ty, Ohana, jak będziesz mi zabierał robotę, to nie będziemy Ohana. Jedno pytanie. Musisz na nie odpowiedzieć, zanim tam wejdziesz. Czy lubisz pizzę hawajską? Nie lubię. Okej, bierzemy go! Nie! Kto chce kebaba? Jaki był numer na kepsa? 112, nie? Pip, pip, pip. Co? Jakie 112? Halo? Chciałbym zamówić kebaba. 3 kebaby. Jak to pomyliłem numer? Co? Ej, ten telefon jest zepsuty. No bo Foxy ostatnio go miał w dupie. Co? Czekaj, naprawię go, spokojnie. O tak! O, ale to już leży trochę. Czym chata bogata? Witamy cię, Taco i Solon. Kochana, znaczy straczka. Może i być to, dobre. Pika, pika, napij się rozpuszczalnika. Pika, pika, pika. Puk, puk. Pika. Pika, pika, bez Thunderbolta nie mam dzika. Tam pika, popatrz, tam pika. Ulepimy dziś bałwana. To chyba do ciebie. Przecież ja nie jestem bałwanem. Stitch, ja jesteś najnowszy tutaj w rodzinie. Idź, bo jesteś nowym bałwanem rodziny. Nie mogą się dowiedzieć o istnieniu jego, ani tym bardziej mnie. Wy jesteśmy nie z tego świata. Ja się schowam za tym... czymś. A ty otwórz drzwi z pławią. Twojej mamy tutaj nie ma. Wracaj do domu. Ja przyszłam się zapytać, czy tutaj nie ma takiego szczura niebieskiego. Nie widziałem. Dziewczynko, przesuń się. To nie twój dom. Przesuń się. Dziękuję. I do widzenia. To ty sobie myślisz? Otwieraj mi te drzwi. Fotowoltanikę to nie sprzedasz u nas. Nie widzisz, że to jest blok? Jednak nie jest tych takosów. Masz, Maciek, znowu robota dla ciebie. Ja ci mówiłem, ja ci zawsze to mu powtarzałem. Zostawaj to profesjonalistom. Zostawaj takie rzeczy profesjonalistom. Chodź, Stitch, pokażę ci moją codzienną placę. A ja to co? Ty, Pikachu, wiesz co? Co? No, jakby ci to gdzieś nie powiedzieć. Weź sobie, podładuj się. Co, coś Pikachu nie pasuje? Nie dam się wyruchać z interesu. Co? Myślisz, że co? Że nie naładowany jeden dzień jestem, to już możesz mnie rzucać, jak chcesz? Nie, idę z wami na akcję. Idę z wami przepchać ten kibel. Słuchaj, masz tu Taco? A w dupę se wstać to Taco! Ja takiego dużego otworu nie mam. To ci zaraz zrobię. Czekam. Idź, to jest toaleta, nie tak jak u ciebie tam na Hawajach, że wchodzisz dalej do budki i to wiaderka robisz. To tutaj nie ślamy. Tu nie ślamy. I teraz zobacz, co tutaj zrobił Foxy, Hawaje. No i zobacz, i teraz moja placia polega na tym, że łap ziemną i razem coś zrobimy. Góra dół, Stitch, nie? Chodź ze mną to zrobić teraz. Góra dół, no? O tak. Ale masz fach w lęku. Nie wiem. Nie wierzę, że Maciek ze Stitchem razem przepychają kibel. On nigdy ze mną nie chciał przepychać kibla. Ej, grubodup ty! Słuchaj, Maciek przepycha kibel ze Stitchem! Tak być nie może! No nie co? Mogą tego razem robić. Ja jestem zbulwersowany i ja sobie nie życzę takiej akcji u siebie w domu. To ja mam przepychać kibel z Maćkiem. Ja! Słuchaj mnie uważnie. Ale nie zbliżaj się tam dupą do mnie, bo to jest niebezpieczne, bo mogę coś zobaczyć, czego potem nie zobaczę. Na twoim miejscu bym się cieszył, że nie czyszczę tego gówna. Naprawdę, to Taco było troszeczkę przestarzałe i... Słuchaj, gówno mam w dupie, mam to twoje Taco całe. I mnie nie interesuje kibel. Tu chodzi o więź między Pokémon Masterem a swoim Pokémonem, że robią coś razem. A my gówno robimy razem. Dosłownie. Muszę ci razem się ładować w ładowarce czy coś, nie wiem, a nie przepychać razem kibel. Jesteś do dupy, wiesz? Nie pierwszy, nie ostatni. I siedź tu i niech ci dupa rośnie. Ja se znajdę pomoc gdzie indziej. Ej, ty, Szkarado! No, tu jest. Słuchaj. Puśćcie mnie. No, czekaj! Najpierw muszę z tobą podyskutować. Ty chcesz tego szczura odzyskać, nie? Tak, to jest mój przyjaciel i ja mam... Dobra, super, dobra. Nie interesuje mnie to, co wy se tam robicie. Mnie interesuje tylko to, że chcę się go pozbyć. Jak go zawyjesz z tego domu, to cię wpuszczę. Co ty na to? Zabiorę go, obiecuję. Super, dobra. To czekaj, bo mamy problem. Bo wiesz, ja mam za krótkie. A, to ty tu mogłeś cały czas wejść. Widzisz go? Widzę. Lecisz i go patelnią ogłuszysz. Masz! Styl grzeczny? Nie, co jest? Dobrze! Nawalaj go! Masz za swoje, ty! Obstrany Pokemonie!
Dobra, udało się, Pikachu. Teraz go bierzemy. Na, wypadł mi z tego. To mój kibel, moja rodzina. Znajdź sobie swoją ochronę. No chodź, że to! No, zaszmaty go! Wypadł to! Wypadł to! Wypadł to! Już to, przepiekaczką cię wepcham z tego domu! Szybciej, szybciej. Dobra, ja myślę, że to będzie mu pasować. O, pod jego kolor oczu będzie. Stitch, przyjacielu, mam dla ciebie prezent. Stitch, Stitch. Halo? Stitch? Halo, gdzie ty się schowałeś? Stitch? 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 O nie, nie ma tu Stitcha. O nie, porwali mi Stitcha. O nie. Foxy. No, co jest? Czekaj. Moment, Foxy, Stitcha mi ukradli, Stitcha mi ukradli, ze mną razem przepychał kibla, nie ma go tam. Była patelnia, były ślady pobicia. Chodzi ci o tego małego niebieskiego biegającego szczura z tą taką rudą dziewczynką od... Co? Z kim? Nie wiem, z tym rozpuszczonym bachorem, co naprzeciwko domu nam biega zawsze. O nie, nie, tak nie będzie, ja jej nie daluję tego. Maciuś wkracza do akcji. O kurde.